Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy we Wrota Zachodu. Tak, ostatnio biliśmy się do kryjówki Nocnych Masek, w którym zabiliśmy towarzyszów Latashi, czy Lataszy. Była? Nie pamiętam. No, w każdym razie tam. Stanęliśmy twarzą w twarz z wampirzycą z Mrocznej Dali. I teraz idziemy do Pentacle Bleth, która nie żyje. Zasuszone ciało Pentacle Bleth leży poskręcane, a jej popielato-szara twarz zamarła w śmiertelnym grymasie agonii. Ciało zostało całkowicie pozbawione krwi. Wampir. Okej. Okay. Nie mogę przyspieszyć i nie chcę za bardzo klikać. No. Mam dość. Ta przygoda nie jest warta ryzyka. Jeżeli będziemy w to brnąć, skończymy jak Pentacle. Albo gorzej. Przynajmniej nie stała się jedną z nich. Ja wynoszę się z Wrót Zachodu i to jak najszybciej. Jeśli masz trochę oleju w głowie, zrobisz to samo. Ja nie mam z nikim dużego wpływu, oni wszyscy mnie zostawią. Wiesz, że nie mogę tego zrobić. Mam za mały wpływ. Może spróbuj nauczyć się żyć ze swą klątwą. Nie może być gorsza niż to, co cię czeka. Wiedziałem, że nie mogę ci ufać. Czegoż innego można było spodziewać się od byłej Nocnej Maski. Nie szukaj wymówek, Rinaro. To zwykłe tchórzostwo. Nie będę się tłumaczyć. Nie muszę. Jeżeli spodziewaliście się po mnie dozgonnej lojalności, to trzeba było uzyskać ją na piśmie. W końcu to Wrota Zachodu. A teraz wybaczcie, muszę zdążyć na statek. Żegnajcie i powodzenia. Żegnaj i powodzenia. Nie będę za tobą tęsknić. Skoro tak chcesz bardzo, to nie będę za tobą tęsknić. Klucze do biurka. Okej. Okay. 10 tysięcy sztuk złota. Tajemnicze WWBT. Dziennik Pentacle. A jeden z moich wątpliwości widział wysokiej rangi członka masek, jak wchodził do wytwórni Winbreta Tobiasza po zamknięciu. Mówił mi, że czeka na zewnątrz przez godzinę, ale obserwowany nie wyszedł. To może być prawdziwy przełom. Mój agent z dzielnicy Areny powinien zbadać te wytwórnie win natychmiast po powrocie spod bramia. Po tylu latach pracy wszystko nareszcie zaczyna do siebie pasować. Już niedługo panowanie masek we Wrotach Zachodu skończy się raz na zawsze. Nadejdzie nowa epoka, gdy sama będę władała domem Bleth i resztą wrócę jako Kormark. A wtedy pachołkowie masek zapłacą mi drogo. Na ciemne pociągnięcia pióra. Co? Biurko było zamknięte, więc chodzi po prostu o to, że była świeża. Był świeży atrament. Dobra. Rinara mnie opuściła. Trudno. Dam sobie radę, ale gdyby wszyscy mnie opuścili, byłoby ciężej. Jakie wy macie fajne tarcze. Charissa ma fajną tarczę. Podoba mi się ta grafika. Trudno. Rinara jest tchórzem. Nie spodziewałem się niczego po niej, bo ona jest zła. Więc musimy pójść do dzielnicy Areny. Znaczy mogłem próbować użyć wpływu, tak? I mogłem... Może to by coś zmieniło, ale... Ale myślę, że by nie zmieniło. Bo w najlepszym wypadku miałem chyba -1 do Rinary. Zwłaszcza po tym, jak ostatnio wszyscy tam... Po tym, jak ostatnio wszyscy mnie nie lubili za to, że dałem pieniądze osobie uzależnionej od hazardu. Trudno. Dobra, czyli tam jest ta wytwórnia win. Nagle będę mógł wejść. Charissa, pewnie nie masz... A masz, okej, dobrze. A ty na szóstym poziomie masz grupową... Skocią zwinność? Nie masz, więc nawet lepiej. Jaką ja mam karę? Narzucenie zaklęć. Tylko 5%? Mogę próbować rzucać tarczę. Quick save i wchodzimy. Oj. Okej, automatycznie mi zapisało. Winiarz. Muzyczka z tego, Tobias Tibble. Nowy klient. Witam w wytwórni win brata Tobiasa. Oferujemy najlepsze trunki na całym Smoczym Wybrzeżu. Nawet bogowie nie pijają nic lepszego. No nie wiem. Miło mi, nazywam się Vind Meiner. Nazywam się Tobias Tibble. Prowadzę tu od wielu lat wytwórnię win. Bardzo mi miło cię poznać. Uwielbiam poznawać nowych ludzi. Mhm. Czy to nie był tam nie klasztor? No, tak, kiedyś to był klasztor. Gdy go przejąłem, postanowiłem zachować ten nastrój i kazałem robotnikom zakładać habity. Wyróżniamy się dzięki temu na tle konkurencji, nie sądzisz? Mhm. Uważaj na drzwi do piwnicy. Mam pewne kłopoty ze szczurami. Czasami zakradają się na górę i podgryzają stopy nieostrożnych gości. Ha. No nie ma sprawy, ja mogę spokojnie poradzić sobie z kilkoma szczurami. Hehe. Zabierzmy tą broń. Broń na tym stoliku jest świetnie zakonserwowana, nie widać na niej ani plamki rcy. Część broni jest ułożona na chybił trafił, jakby niedawno była używana. Wy wszyscy jesteście nocnymi maskami, powinniście umrzeć. To jest tak samo. Biurko. Dziennik mnicha. Nie dowiedzą się, że tam kilka stron z dziennika zostało wyrwanych. Być może po to, by rozpalić w kominku wytwórni win brata Tobiasa. Ostatni wpis pochodzi prawie sprzed 3 dni. Greg Tibble wydaje się szczególnie zdenerwowany, gdy spod podłogi w piwnicy zaczynają dochodzić dziwne dźwięki. Bart zaczyna grać albo opowiadać dowcip za każdym razem, gdy słyszymy dziwne kroki albo zgrzyt kamieni. Dziś napomknął, że... O Jezu, Kison Ratisar, smok ze starożytnych legend, być może nadal żyje, a dźwięki, które słyszymy, to odgłosy jego żołądka, spragnionego mięsa i ziołków. Oczywiście, gdyby rzeczywiście to w to wierzył, prawdopodobnie nie gościłby u nas tyle czasu. Nieman uważa, że hałasy powodują nieumarli, którzy poruszają się niespokojnie w swych katakumbach. Twierdzi, że powinniśmy poszukać źródła tych dźwięków. Ostatnimi czasy hałasy robią się coraz wyraźniejsze i czasem zastanawiam się, czy to, co je powoduje, nie przyjdzie w końcu do nas. Okej. Chcesz porozmawiać, bracie Tobiasie? Witam ponownie. Czym mogę służyć? Padł mi w ręce ten dziennik. Wspomniany jest w nim niziołek, który odwiedził ten klasztor. Dziennik powiadasz, rozglądasz się, powiadasz. Można tak powiedzieć. Tak, należał do jednego z mnichów, który tu mieszkał, zanim ja tu trafiłem. Z pewnością pamiętałbym o wizycie barda Niziołka. Sam jesteś bardem Niziołka. Macie sporo broni. Pozostałości po czasach klasztornych. Zostawiłem je tu, żeby przydać temu miejscu autentyczności. Okej, a... Kolejny stajek na broń. Kontynuuj. Nie ma nic więcej, co mógłbym ten... A może któryś z winiarzy coś powie? Podchodzisz, mężczyzna zwraca się w twoją stronę swe zimne, martwe oczy. Nie zauważasz nic niezwykłego. Ha. Mógłbym sprawdzić, że one są tralami wampirów po prostu. No dobra. Słyszysz wodę kapnącą w oddali i cichy szum powietrza napływającego skądś. Szczurów nie słychać, jednak ani trochę. Okej. Witam ponownie. Czym w twojej piwnicy nie ma żadnych szczurów. Tak, to istnieje dobre wytłumaczenie. No. A, dość tego. To oczywiste, że wiesz, że coś się tu dzieje. Wsadzasz zawzięcie nos w każdy zakamarek. Zasługujesz więc na odpowiedź. O, nie jest to prawdziwa wytwórnia win. Otaczają cię jednak prawdziwi mnisi. Przy okazji, to wampiry, tak jak prawdziwy właściciel fabryki. Domyśliłem się. Jesteśmy jego niewolnikami. Nawet ja, choć pozwolił mi zachować władzę nad mym umysłem. Miło jest zrezygnować choć na chwilę z gry pozorów. Przykro mi jednak, że muszę teraz znów do nich powrócić. Okej. Pójdę tutaj i machnijmy tak tutaj. Jak wampir może być na skraju śmierci? No. No. Znikli po prostu. Szarf migotania, klucz do piwnicy, flet, zew trumny. Wampiry, informacje ogólne. Czemu wampir miałby mieć książkę o wampirach? Odporność na zaklęcia, czy odporność na sieczne? Zew trumny. Agent harfiarzy Bart. Animacja martwego, przerażenie. Dobrze, że tego nie użył. Unieruchomienie potwora. Okej, nie ma sprawy. Mogę tu odpocząć, prawda? Mogę. Charissa może znowu rzucić bufy. Jak to Charissa? No byłoby dużo trudniej. Gdybym był Gregorym Goodmanem, no to oczywiście nie miałbym żadnego problemu tutaj w pojedynkę. Miałbym bardzo duże rzuty obronne i wszystko w ogóle. No, okej, dobra. Idziemy na dół. I... Kap. Wiadro. Mogę rzucić światło? Dobra. Powinienem mieć widzenie w ciemności, ale najwyraźniej tylnej ściany. Okej, wiadro. Musisz to zobaczyć. Spostrzegawczo w pobliższych godzinach okazuje się, że czerwony wpłyn w tym wiadrze to nie wino, ale krew. Zawartość wiadra na pewno pochodzi z znajdujących się tutaj beczek. Cała piwnica jest wielkim składem krwi. Oj, to jeżeli to wszystko jest krew, to tu jest dużo wampirów. Przez ścianę. No, ja bym chciał wiedzieć... Aha, dobrze. Muszę kliknąć. Stąpienie w mrok. Okej. Coraz dziwaczniej, co? Wchodzimy do krainy umarłych. Czemu mam przeczucie, że nie wszyscy będą całkiem umarli? Jeśli nie będą, to mamy dla nich specjalny prezent. Nieumarli padają szybko przed chwałą Tyra. Wcale w to nie wątpię. Pamiętam swoje dawne czasy w kościele Latandera. Niektórzy z wysokich kapłanów czynili cuda przeciwko najohydniejszym obrzydliwościom. Tak, twoje dawne dni w kościele. To odległe wspomnienia, co? Nie, znowu to. Nie powinniśmy być trochę ciszej? Kto wie, co tu siedzi? Oczywiście. Masz rację, naturalnie. Ja zawsze mam rację. Takie czerwone wino. Szajsy. Czerwone wino. Jest w tym coś specjalnego, że to jest czerwone wino? Nie, to jest po prostu... To jest krew, nie będę tego pił. Podniesiemy wszystko i... żeby nie mogli... Tak, będą chodzić. Ej, no, upiór. Ja nie mam przypadkiem walki na oślep? Okej, dokładnie. Jak już trafię, to jest dobrze. To nie ma żadnego problemu. Tam jest zombie. Tu nie ma się co martwić. Tu akurat dobrze, że mam magiczne strzały, bo oni mają tam. Tam coś jest? Dobrze. Zobaczmy, co tu jest. Jest tu coś więcej? Nie, nic tu nie ma. Okej, nie ma sprawy. Sarkofag. Topas. Ale zrobię coś takiego. Możecie mi najwyżej... I co wy zrobicie? Zniszczyłem z daleka pułapkę. Torba przechowywania. Wow. Prawdziwa torba przechowywania. Miecz Morderkajena. Nieźle. Oj, grobowiec Grace Strongheart. Okej, siema. Tu leży Lady Grace Strongheart, która zdradziła swój ukochany kościół w bitwie pod Mroczną Puszczą w roku 1291 KD. Została tu pochowana ze swymi najbardziej upodobanymi pozostałościami po prawicy i swym najmroczniejszym cieniem po lewicy. Oby pani nie zaznała spokoju po śmierci. Okej, dobrze, nie ma sprawy. Czyli tutaj z tej strony już nic nie ma. Więc pójdę w drugą stronę. Szkoda, że nie mogę strzelić w pułapkę, żeby tam. Okej, tam jest kolejny cień i gul. Zabijmy gula. Po prostu jest większa szansa na to, żeby zabić gula niż zabić cienie, a gul ma ten morderczy uścisk. Tam jest szkielet po lewej stronie, którego widzę, bo... Oj, nie! Gast. Teraz ty. Okay. Cały czas śmierdzi? Okej. Tu. Amulet ochrony, skarabeusz ochrony i bełt przebijania i antidotum. Antidotum może się przydać na różne trucizny. O, pułapka. Kula ognia i opóźniona kula ognia, okej. Okej. O, pułapka, spoko. Nie ma sprawy. Coś jest? Jest otwarta trumna. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się nic z tego. Domyślam się, że ta Grace też cały czas żyje. O nie. Zbir nocnych masek, zbir Latasha Creed. Okej, Creed jestem. Okej. Teraz robię kick save'a. Jasne. Ty możesz nas uleczyć, prawda? Tak troszkę. Czego potrzebujesz? Okej. Użyjmy na mnie tarczy. Okej. Na wszystkich bogów, czy ty nigdy sobie nie pójdziesz? Nie, nie pójdę. A cóż to za smaczne kąsek, Lataszo? To poszukiwacz przygód, o którym ci mówiłam. Najwyraźniej zamierza wtrącać się przy każdej sposobności. Powiedzmy, że to moje hobby. I na nieszczęście dla ciebie już mnie to hobby męczy. Co z tego? Ha! Nie brak ci tupetu. A może brak oleju w głowie? Wolę określać to jako pewność siebie. I to nie jest bezzasadne. Masz rację, że historia naszych spotkań jest dla mnie niezbyt korzystna. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że tym razem nie otaczają mnie zwykli durnie. Nie, to są nocne maski. Ich też zabiłam już całe tuziny. Wydaje mi się, że jestem mężczyzną, ale może... Może jednak tak nie jest. Dobrze, z nimi też mam rachunki do wyrównania. A oni z tobą. Trochę się tego nazbierało. Wygląda na to, że teraz wszyscy macie do tego okazję. W końcu przechodzimy do tej ciekawej części. Tak, nie ma czasu tego opóźniać. Okej. Idź tutaj. Amantides, stań w drzwiach. Amantides, zamknij te drzwi. O. Charissa, ty nie idź tu. Okej. Czego potrzebujesz? I czekajmy, aż oni otworzą drzwi. Nie, zabić ich. Dobra, ciebie, tak? Ty chcesz ze mnie zdjąć tego? Oni uciekli, no dobra. Okej. Dobrze, że użyła tego zniszczenia. Sarkofag, pierścień odporności. Okej, okay, może być. Tu Magnus Snake Masek ma tylko tamto. Niestety wampiry co chwilę uciekają. Wampiry najwyraźniej są tchórzami. Sarkofag. A, tam było przejście. Nie wiem dlaczego nie skorzystałem. A nawet jeśli to dobrze, że nie skorzystałem, bo z drugiego pomieszczenia mogły mi przyjść tamte nieumarłe stworzenia, więc nawet lepiej się złożyło dla nas. Czego potrzebujesz? Szkoda, że Amantides nie jest paladynem. Bardzo by mi się to przydało. Najwyraźniej za mały miałem z nim wpływ, żeby tam stał się paladynem. I... Zniszczmy te sa... O, nie mogę. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Ciało Lataszy leży w trumnie. Ku twojemu przerażeniu jej rany zasklepiają się w zatrważającym tempie. Idziesz polować na wampiry i nie masz ani jednego drewnianego koła. Rinara. Gubisz się beze mnie. Twój powrót był nieunikniony. Chyba trzeba wystrugać kilka kołków. To bardzo dziwne. Siedziałam na statku gotowa raz na zawsze opuścić Wrota Zachodu, gdy nagle coś do mnie dotarło. Skoro po moim wyjeździe nocne maski tak urosły w siłę, to na pewno wzrosło też ich bogactwo. Wykonałam w głowie kilka obliczeń i stwierdziłam, że dobranie się do ich kufrów jest warte ryzyka. A gdy już się zdecydowałam, wytropienie cię było łatwizną. Okej. Okay. Przyznaj, Rinaro, po prostu mnie lubisz. Nie pochlebiaj sobie. Chodzi mi o złoto. Możemy już iść? Ta rozmowa sprawia, że czuję się niepewnie. Nie ma sprawy. Oczywiście, witaj z powrotem. Dzięki. W tej chwili i tak nie miałam ochoty na kolejną morską podróż. Mój żołądek jeszcze nie odpoczął. Fajnie, że jest tak czarno. Ruszajmy. Nie chcę być nieprzygotowana, gdy zaatakują wampiry. Okej. Okay. Wbij kołek w serce. Ha, ha, ha. Tak się cieszę, że zabiłem wampirkę. Tu nie dostrzegasz kubka pyłu. Zapewne pozostałość po ciele przebitej kołkiem Lataszy. Zbierzmy pył. Trupie blade ciało Creeda spoczywa w trumnie. Ku twojemu przerażeniu jego liczne rany leczą się w zatrważającym tempie na twoich oczach. Wbijmy mu kołek w serce. Lam. Zstąpienie w mrok. Okej, zabiłem wampiry. I co? Strzegasz w tym mnie sztylet. Weźmy go. Okej, mamy proch wampira. Nie wiem, czy to dobrze, że zabrałem. I sztylet ofiarny. Kara za ulepszenie -1. Okej, dobra. Pomyślmy. Do piwnicy wytwórni win. Dobrze, ale skądś ta krew się wzięła? Ile pułapek? Okej, już się bałem, że wejdę w pułapkę. Mam iść przodem? To pułapka negatywna, duża. I sarkofag. Okej. Mistrzostwo też by mi się przydało. Dla niej. Beliuril i jakaś zbroja. Okej, weźmy wszystko. Teraz. Uderz do mnie, jak trzeba będzie coś. Z drugiej strony też może coś być. Tam może być jakieś pomieszczenie, w którym jest szefuncio. Jasne. A skoro tak, zdaje się, że to być może jest troszkę symetryczne. Dlatego nie mogłem zniszczyć tych rzeczy. Okay, tam jest brama. Wygląda na to, że jest pułapka, mimo wszystko. Charissa jak oberwała sarkofag. Kolejna pułapka. Charissa! Rzuć to na siebie. Uderz do mnie, jak trzeba będzie coś zrobić. Tu wejdź. Tak myślałem, że tu jest pułapka. Okej. To jest miksor uzdrowienia. Dobra, niech będzie. Okej, zobaczmy tutaj, z tej strony. O, nie podoba mi się ten posąg. Olbrzym, który przedstawia posag, ma wzniesione ręce, jakby wypowiadał dawno zapomniane błogosławieństwo. Pobożny, tak, to jest opis po prostu. Ołtarz. Przed tobą stoi misternie rzeźbiony ołtarz. Na blacie ołtarza wyryto w okręgu elfickie symbole. W środku okręgu symboli znajdują się słowa wyryte w ciemnym kamieniu. Słowa brzmią następująco. Prochy brata to rytuał pierwszy krok. I już jasne światło rozświetla mrok. Okej. W zetknięciu z powierzchnią ołtarza prochy zmieniają się w czerwone iskierki, które znikają, zlatując w powietrze. Gdy spoglądasz znowu na ołtarz, 3 wyryte linie przeistaczają się nagle w 6 osobnych linijek tekstu. Wyraźnie wtedy zobaczysz drogę, stoisz już przed mego domu progiem. Wpierw odpowiedz 2 razy, czego się boimy, od czego nieśmiertelnym mogą zrzędnąć miny. Pierwsze tylko drażni, drugie z gubą wredną. Jesteś coraz bliżej, pozostało jedno. No to jest czosnek, jest słońce. Co przyjaciół wpuszcza, wrogom drogę zagradza, co zniechęca słabych, oddanych nagradza, co przyciąga braci łowiących nocami z mrocznymi maskami i lśniącymi kłami. Nachodzi już koniec, czas ofiarę złożyć, upuść trochę życia, by wejście otworzyć. Czy osny... Czosnek może być. Czy o s n e k. Myślę, że zacznie to się zrobić właściwie. Okej. Tu miałem gdzieś książkę o wampirach. Coś na czosnek i światło słońce. Podczas tym pierwszy nie jest szczególnie cień. Podatność właściwie uniemożliwą, że cokolwiek można nazwać zgubą, jest nią właśnie światło słoneczne. A, prosto, no dobra. S, ły, o, ni, c. Przed tobą, za tą czoseczkiem gromadzą się i łączą w powietrzu. Biją się dziko, jakby czekały na ujarzmienie. Zatnij się w palec znalezionym rytualnym sztyletem i pozwól krwi skapnąć na ołtarz. Gdy twoja krew dotyka ołtarza, z jego powierzchni wydobywa się para, a litery rozbłyskują jasno ostatni raz, po czym gasną. Cząsteczki w powietrzu wirują coraz szybciej i zaczynają wydawać brzęczenie. Gdy dźwięk staje się głośny, cząsteczki nagle znikają, a w ich miejscu w powietrzu pojawia się wąskie, okrągłe przejście. Portal, którego powierzchnia lśni pomarańczowym blaskiem. Okej. Czyli jesteśmy już bardzo blisko końca. Tylko los Mantidesa i klątwa maski. Przykro mi, Mantides, już nigdy nie będziesz paladynem. Dobrze, ale w tym miejscu skończymy ten odcinek, tak myślę, bo zbliżamy się już do 30 minut. I w takim razie w następnym odcinku wejdziemy tutaj do tego portalu. I nie wiem, wydaje mi się, że to już będzie ostatni odcinek. Bo trudno mi powiedzieć, ile mogłoby jeszcze zostać poza tym. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.